moim zdaniem jest cudownie. Wiecie, o czym zawsze zapominam, przyjeżdżając z takich krajów jak Kostaryka? Te 25 dolarów na osobę to jest dużo za dużo. Cześć! Wytelepało nas! Wie, tam jest ludzi. Oboje spodziewaliśmy się takiej turbo petardy tutaj w La Fortunie i w okolicy Arenalu, bo wszyscy ludzie byli tym zawsze mega, mega zachwyceni. Tymczasem... Witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Widzieliśmy się ostatnio nad Morzem Karaibskim, a w dzisiejszym vlogu zabieram Was w zupełnie inne miejsce, ale nadal jesteśmy w Kostaryce. Ponownie zatrzymujemy się w drewnianym domku, ale ten jest nieco bardziej luksusowy. Mamy go pod szyldem żaby. Pokój, który no, moim zdaniem jest cudownie w ogóle piękny. Już Wam pokazuję, w ogóle biegam w skarpetkach. Mamy dwa łóżka, no bo ten pokój już po prostu tak ma, tutaj chyba większość pokoi ma dwa łóżka tak naprawdę. Po lewej stronie oczywiście jest telewizor. Tutaj przy łóżku jednym mamy dość duże okno z bardzo przyjemnym widokiem, jak widzicie, na zieleń. Także jest fajnie. Po lewej stronie mamy stolik, nasza woda. Chociaż tutaj pan przed chwilą mówił, że jest bardzo bezpieczna woda, więc spoko. Otwarta szafa, mini barek, dostaliśmy zresztą, widzę, jakąś kawę, dostaliśmy jakiegoś liofilizowanego ananasa, także będę testować. Po lewej stronie jest całkiem duża łazienka z prysznicem, ale słuchajcie, nie to jest najlepsze. Najlepsze, oczywiście pomijając te super cute po prostu łabędzie, najlepsze jest tu, bo tutaj mamy taras, na którym są dwa hamaczki. Taras z widokiem na las, z którego widać zwierzęta. My dzisiaj wypatrzyliśmy już legwana. Przynajmniej tak powiedział nam pan. Ale mówił, żeby się przypatrywać, bo często tutaj są też leniwce, tukany, więc będziemy na pewno wypatrywać. Widzicie, co mam pod nogami? Tu i tu, bo nade mną jest drzewko litchi. Zobaczcie, jak ono jest wielkie. Słyszycie ten dźwięk? To jest dźwięk wydawany przez tukana, którego właśnie macie na środku. Przed chwilą był tu jeszcze drugi. O Jezu, jakie są cudne. Tutaj jest recepcja, tam gdzieś stoi nasz piękny niebieski Jimny. W sumie muszę Wam go pokazać jutro. A tutaj jest restauracja, idziemy właśnie na kolację. Jesteśmy już mega głodni, bo zjedliśmy dzisiaj tylko śniadanie, które zresztą sami robiliśmy w poprzedniej lokalizacji. I pokażę Wam zaraz, co tutaj mają do zaoferowania. Podobno jedzenie jest bardzo dobre, tak jak przed chwilą mówiłam, świeże. Więc super, dużo mają swoich warzyw i tak dalej. I też tutaj mamy śniadanko, a do tego śniadanka będziemy się musieli całkiem sporo wspiąć, dlatego że nasz domek jest na samym końcu, ale to jest super, bo mamy bardzo, bardzo cicho i mamy dużo zwierzaków obok. Wiecie, o czym zawsze zapominam, przyjeżdżając z takich krajów jak Kostaryka? O tym, że nie lubię dużej wilgotności połączonej z upałem. No jest ciężko, no co będę Wam dużo mówić, ale zobaczcie, jaką w ogóle mam dzisiaj strówkę. Proszę, nie wiem, czy widzicie, o! Mam trekkingi grube takie, konkretne za kostkę, dlatego że wybieramy się dzisiaj do lasu deszczowego oraz w stronę wulkanu. Nie wiem, na ile zrobimy szlak, jaki zrobimy i tak dalej, ale
trzeba się przygotować, dlatego że jest dosyć ślisko. Moje kolano dalej nie domaga, więc wiecie, nie chcę go bardziej uszkodzić czy coś. Niemniej lecimy, jestem podekscytowana, dlatego że z tego co patrzyłam, to... O Jezu, jaka wielka pajęczyna w ogóle. Ciekawe, gdzie jest pająk. Z tego co patrzyłam, to wygląda to naprawdę ekstra, ale trochę się obawiam, bo La Fortuna wydaje się taka turbo turystyczna. Nie żeby tutaj nie było turystycznie, ale wiecie o co chodzi. Tak jak na przykład byliśmy w Cahuita, to było znośnie, fajnie. A na przykład już w Puerto Viejo było dla nas za bardzo przaśnie, więc zobaczymy jak będzie tutaj. Nasza droga do samochodu jest taka pod górę, że powiem wam, że w tym cieple to już to męczy. Ale nagrywam teraz dlatego, że chcę wam pokazać, tutaj po lewej stronie jest taka właśnie plantacja mała czegoś. Tam pan coś spryje właśnie, polewa, nie wiem. I sorry, że tak dyszę. Właśnie tu jest taka fajna farma. Z tamtej strony są te hot springsy, na które może się wybierzemy dzisiaj później. One są otwarte dopiero od 16, więc już tak wiecie, jak się robi ciemno. Ale wczoraj byliśmy w restauracji tutaj na kolacji i widziałam coś bardzo śmiesznego, bo... Sorry, że cały czas dyszę. Wzięłam cordon bleu, więc w ogóle szwajcarskie danie. Cordon bleu w sosie krewetkowym. I słuchajcie, to było dobre. Ten sos był obłędny. Dziwne. Nie wiem, po co były te fryty tam, bo ryż by mi w zupełności wystarczył. Ale dobre. Zatrzymaliśmy się przy drodze, dlatego że tutaj jest leniwiec. Mam nadzieję, że uda mi się go wam pokazać. Czekajcie, o, widzicie go? Na środku coś wcina, wisi sobie i chilluje. Po prostu przy drodze, mega ruchliwej, po prostu masa ludzi tutaj jest. Zobaczcie ile ludzi, autobusy się zatrzymują, busy, wszystko, żeby na niego popatrzeć, jak sobie wcina, a on ma w nosie i sobie po prostu je. Czekamy właśnie do budki, tam jest człowiek, nie wiem czy będziecie widzieć, trochę widać. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Otak, tak je znajdziecie na mapie. I tutaj właśnie jest szlak pod wulkan, jakieś tam pola lawy i tak dalej, także zaraz zobaczymy. Podobno kosztuje $25 od osoby. No i faktycznie, słuchajcie, zgadza się, wyszło nam $50, także tanio nie jest. Ruszamy na szlak, wysmarowani kremem, wypsikani repelentem, nienawidzę tego repelentu, no ale co zrobić. I zobaczcie, Arenal powoli się pokazuje, więc jest szansa, że on tutaj wyjdzie o, tu i będzie taki śliczny. Co widzicie tutaj? O, tutaj jest wulkan Arenal. Zaczyna kropić, naszły dość duże chmury. My mamy jeszcze jakieś 300 metrów do przejścia. W ogóle mijamy po drodze takie plantacje, wszystko jest fajnie opisane, także naprawdę spoko pod tym względem. Niedaleko podobno jest jakaś kawiarnia, więc przysiędziemy tam na lunch, dlatego że jesteśmy już dosyć mocno głodni. Także pokażę wam, co tutaj dają. Ale osobiście uważam, i Paweł zresztą też, że te $25 na osobę to jest dużo za dużo za taką atrakcję, bo naprawdę tutaj no, macie trzy szlaki tak naprawdę do przejścia i tyle. One są fajne, bardzo nam się podobało i uważam, że na pewno byłby to jeden z lepszych widoków, tak jak piszą w internecie, na Arenale, jeżeli on by nam się pokazał w całości, chociaż i tak nie było źle, bo pokazało nam się dość wysoko. Natomiast nadal $25 to jest dużo, nie? W sensie przy tych parkach narodowych w Ameryce, które odwiedzamy, które potrafią kosztować $30 za cały samochód na przykład i mamy tam cały dzień i dużo więcej do zrobienia, tu jest bardzo drogo. A no i w parkach narodowych w Stanach jest za tą cenę 7 dni, nie jeden. Tutaj mamy 2, więc
No ale wiadomo, to jest prywatne, rządzi się swoimi prawami, chcieliśmy, zapłaciliśmy. Plus kolejny jest taki, że naprawdę spotkaliśmy bardzo mało ludzi. Przez to, że to jest dość drogie, no to po prostu mniej ludzi się tutaj wybiera. Prawie cały nam się pokazał. Ja cały czas liczę, że ten czubeczek też się odsłoni. Tak się prezentuje nasze jedzonko. Jak widzicie, ja tutaj żyję na ryżu z różnymi dodatkami. Paweł sobie wziął kanapkę, także taki dzisiaj lunch. Gdzie ty idziesz, misiu, pysiu? Tak nam idzie obok auta, to jest ten, ostronos białonosy. Cześć! Offroad w Kostaryce, słuchajcie. Próbujemy dojechać do jeziora. Droga jest taka, jak widać. Czasem ktoś mi pisze, że powinnam kupić gimbala i go wozić, żeby były stabilne ujęcia, bo czasami gdzieś tam trzęsie, ale powiem wam, że właśnie dzięki temu, że trzęsie, to widzicie, jak tutaj jest. A tak to byście nie widzieli. Wytelepało nas tak, że żałuję, że zjadłam obiad. Ale już chyba jesteśmy bliżej niż dalej, więc głupio rezygnować. Jeszcze 2,5 km takiej drogi, zresztą. Jeszcze 2,5 km. Jak widzicie, mam jeszcze mokre włosy, bo nie suszę ich tutaj nawet. Tutaj jest tak wilgotne, że za chwilę i tak będą wyglądać tak samo. Więc to jest w ogóle szaleństwo, ale chciałabym wam powiedzieć kilka słów na temat tego szlaku, który robiliśmy wczoraj, dlatego że obiecałam, że wspomnę, a chyba finalnie zapomniałam wczoraj. To miejsce, w którym byliśmy, czyli Arenal 1968, ma swoją nazwę od tego, że właśnie w tym roku, w 1968, miało miejsce jedno z najsilniejszych erupcji, jedna z najsilniejszych erupcji, które wydarzyły się w ostatnich latach właśnie z wulkanu Arenal. Była to na tyle poważna erupcja, że zginęło niestety 87 osób. Czytałam, że aż 100 tysięcy sztuk bydła, czyli zwierząt, musieli również uśmiercić. Także naprawdę była to bardzo, bardzo poważna sprawa. Szlak prowadzi przez tak naprawdę po skałach magmowych, jak mogliście widzieć, więc faktycznie tam widać, dokąd ta erupcja sięgała. I tak naprawdę po tym 68 te erupcje się powtarzały jeszcze przez jakiś czas, co powodowało, że po prostu faktycznie tam bardzo dużo wiosek zostało zniszczonych, dużo pastwisk i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, zbieramy się już na kolejną wycieczkę. Powiem tak, wczoraj zaczęłam nagrywać wam, jak jechaliśmy do kolejnego punktu parku, ale finalnie po dojechaniu tam okazało się, że większość rzeczy tam jest jeszcze zamknięta, a w zasadzie nie jeszcze, tylko tam jakieś remonty są, coś, nie wiem. W każdym razie, no nie było sensu płacić i wchodzić, no bo po prostu byśmy nie skorzystali. A druga część parku, która jest w tej samej cenie, w sensie razem się za to płaci, niestety, ale ostatnie wejście było o 14:30, a było już po prostu za późno. Wjeżdżamy właśnie do Parc National Volcan Arenal, czyli do Parku Narodowego Wulkanu Arenal. I jak widzicie, ostatnie wejście jest o 2:30, tak jak mówiłam, 14:30. I są tutaj trzy szlaki do przejścia, także my sobie zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, dlatego że pogoda jest taka sobie, ale jeszcze nie pada, więc będziemy próbować. Wstęp dla jednej osoby kosztuje 15 dolarów, czyli tak jak mówiłam chyba wcześniej, 15 dolarów i możemy przejść te wszystkie szlaki. Tam jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można podjechać samochodem i możemy stąd pojechać tam, gdzie byliśmy wczoraj, czyli tą straszną drogą. W
wulkan postanowił nam się troszkę dzisiaj pokazać jednak. Nasze autko, jak ładnie to wygląda na parkingu. Dobra, wysmarowani kremami, repelentami, ruszamy na szlak. Paweł mówi, że jest jeden szlak, który jest po prostu, można zrobić krócej, dłużej. Ja nie wiem, ja widziałam trzy, więc się okaże w praktyce, jak będzie. Pomadka ochronna z filtrem też, dlatego że tutaj nawet jak nie ma słońca, w teorii nie ma słońca. Doszliśmy do celu i powiem wam, że tak troszkę tylko widać wulkan, generalnie bardzo ciasno, tu jest pełno ludzi. No i wejście było dość ciężkie, bo po takich kamieniach dużo ostrzejszych, ale tylko ostatnia końcówka, więc generalnie większość szlaku była spoko. Za mną jest widok na wulkan i chciałabym go wam pokazać, ale zobaczcie, ile tam jest ludzi. Także jak wczoraj narzekałam, że cena jest wysoka, to $25, tak dzisiaj mogę wam powiedzieć, że no tam płaci się też za to, że te punkty widokowe są większe, jest mniej ludzi, bo tutaj jest szok. Całkiem spore, nie? Widać, jaka jest ta map w tym drzewie? A jaka spocona? No, w ogóle powiem wam zupełnie szczerze, że ta część szlaku, którą robimy teraz, czyli ta czerwona odnoga, jest najlepsza. Nie ma widoku na wulkan, ale idzie się tak super w dżungli, że polecanko. Ugryzło cię coś tu znowu. Aj. Jak widzicie, albo i nie, złapał nas deszcz. Także ostatnie tam 1,5 kilometra szliśmy w deszczu, ale spoko. I teraz tak. Szybka informacja dla was. Paweł jest tego samego zdania co ja. Jeżeli macie tutaj tylko jeden dzień i możecie zrobić tylko jeden park, to zamiast tego parku narodowego Arenal, w którym jesteśmy teraz, wybierzcie ten, w którym byliśmy wczoraj. Ja wiem, że narzekałam, że jest drogo, $25, ale tutaj płacicie $15, a moim zdaniem tam było dużo ciekawiej. Dużo częściej był widok, w ogóle szlak był taki, że był prawie cały czas widok na ten wulkan, więc to było ekstra. Po prostu były lepsze widoki. No tutaj doszliśmy do tego punktu, który był oznaczony ostatniego, i ten widok, no brzydko mówiąc, dupy nie urywał. Ludzi strasznie dużo. Przejście przez dżunglę było fajne, ale generalnie uważam na ten moment, że chociaż tamten park nadal uważam, że jest za drogi do tego, co oferuje, to uważam, że jest ciekawszy niż ten. Poznajecie tę drogę, jednak jedziemy do tego drugiego punktu, bo może uda nam się dzisiaj, jak dożyjemy, to uda nam się przejść do tego jeziora. Żywej duszy tutaj nie ma, powiem wam szczerze. My idziemy zrobić ten szlak, on ma około 2,5 km z tej strony i są po drodze punkty widokowe, ale te punkty widokowe wyglądają tak. Więc no nie wejdziemy na nie, ale widok z nich jest naprawdę ładny, więc tam widać jezioro Arenal. My idziemy do jeziora, nie wiem, czy to idziemy do samego dołu, czy to będzie jakoś przy klifie, nie mam pojęcia, ale no idziemy. Także zaraz pewnie zobaczycie. Ostatni punkt widokowy to też jest widok po prostu na jezioro, a idziemy tak naprawdę po takiej ścieżce i nie jest to zbyt atrakcyjne. I mamy takie tutaj przemyślenie, że te wszystkie miejsca piękne, w których byliśmy na świecie, chyba nas trochę rozpieściły, dlatego że oboje spodziewaliśmy się takiej turbo petardy tutaj w La Fortunie i w okolicy Arenalu, bo wszyscy ludzie byli tym zawsze mega zachwyceni. Tymczasem jasne, farma, na której śpimy, jest świetna, dżungla jest super, w ogóle znowu deszcz zaczyna padać. To jest ekstra, chociażby wulkan to w ogóle petarda, tak? Ale to wszystko jest, kurczę, małe, te wszystkie parki, to można przejść dosłownie w 2-3 godziny wszystko. I taki trochę niedosyt mam. Oczywiście można się też wybrać na przykład na szlak z profesjonalnym przewodnikiem i pójść bardziej pod wulkan i tak dalej, jest to możliwe. Także jeżeli chcecie jakiś taki bardziej bliżej wulkanu ten experience, że tak powiem, no to działajcie, no ale no my się na to nie zdecydowaliśmy. Niemniej te wszystkie rzeczy, które są takie opisane jako turbo petardy, oceniamy jako fajne, ale dupy nie urywa. Smutno mi to mówić, bo jestem osobą, która zawsze szuka super pozytywów, a teraz mi ktoś pewnie napisze, że czepiasz się, w dupie ci się poprzewracało i tak dalej. No nie, słuchajcie. Wszyscy mi mówili, że Kostaryka to jest taka turbo petarda. I jest, bo zwierzaki są cudowne. Zwierzaki to jest... Nigdzie nie widziałam tylu zwierząt. To jest
przesztos. Ale inne rzeczy są porównywalne do tych, które widziałam w innych krajach. Po prostu. Na ten moment. Zobaczymy, co będzie później. Jesteśmy właśnie w La Fortuna i stąd faktycznie mieliby fantastyczny widok na arenę, albo on tutaj jest, gdyby tylko się troszeczkę pokazał. My spędziliśmy teraz trochę czasu tutaj w miasteczko, ale w sumie chyba nic wam nie zdążyłam nagrać. Zjedliśmy coś małego i jedziemy już w stronę naszej miejscówki. My zatrzymaliśmy się w San Pedro. To jest, jak widzicie, pół godziny z La Fortuny. Nie jest daleko, a jest dużo, dużo spokojniej, bo La Fortuna wydaje mi się dość takim szalonym miasteczkiem, dużo turystów, dużo różnych lokali i tak dalej. No a my to jednak zatrzymaliśmy się na farmie na wsi. To będzie ten moment. Czy jesteście na to gotowi? Ogarnę się tak konkretnie raz na tym wyjeździe i to będzie ten moment. Zaraz wracam. Przyznam wam szczerze, że dawno nie czułam się tak źle sama ze sobą, w sensie takim, że ja naprawdę fatalnie znoszę wysoką wilgotność i o ile rozumiem, że to jest taki kraj i sama go wybrałam i tutaj przyjechałam, bla bla, to jeżeli miałabym wybór, to wolałabym przy takiej wilgotności nie funkcjonować, dlatego że ja naprawdę czuję się bardzo źle ze sobą, jak jestem cała zgrzana, spocona, przemoczona i tak dalej. Także fajnie, że teraz się trochę ogarnęłam. Oczywiście mam świadomość, że to zadziała tylko na chwilę, dlatego że za chwilę znowu będę cała mokra, ale wy nie wiecie. A ja pod spodem mam ukryty już strój kąpielowy, dlatego że od razu po kolacji ruszamy na termy, bo mamy tutaj na tej farmie również takie baseny termalne, także troszeczkę jeszcze wygrzejemy dupki, bo jutro ruszamy już dalej. Dzisiaj już opuszczamy to piękne miejsce, ale pomyślałam, że nagram wam te termy, bo one są całkiem fajne. Jak to wygląda? Mamy tutaj 6 baseników termalnych, to jest pierwszy. Tutaj normalnie jest wodospad, tylko że teraz to jest włączone, bo oni włączają te termy dopiero o godzinie 16, kiedy zamykają basen. Nagrywam telefonem, mam nadzieję, że to jakoś wam nie będzie przeszkadzać. O tej porze to nikogo nie będzie, bo jest właśnie pozamykane, więc mogę wam to wszystko pokazać. I generalnie to działa tak, że od 1 do 6 jest najcieplejsza woda do najzimniejszej. Więc jak sami widzicie, warto pójść do tych pierwszych. Chyba że chcecie się troszkę ochłodzić, a nie wygrzać, co może być w zasadzie w tym klimacie całkiem pomocne. Tutaj jest trzeci basenik. Tutaj mamy również taką budkę, w której są stoliki, można sobie posiedzieć na drinku albo wziąć drinka tutaj właśnie do tych basenów. My wczoraj właśnie w tym siedzieliśmy, było bardzo, bardzo przyjemnie. Jest tutaj oczywiście też bar, także można sobie zamówić jakieś drineczki bardzo dobre i sobie tutaj je wypić. Także naprawdę no jest to super, super zorganizowane. I jeszcze jeden, w tym są siedzenia z tyłu i tutaj jakby ktoś chciał sobie posiedzieć, ale się za bardzo nie zmoczyć, jest taka opcja. Tam jest bar i taka jakby przebieralnia. A tutaj mamy basen 6, czyli ostatni. I generalnie powiem wam, że tutaj jest dosyć ślisko, więc trzeba uważać, a wszędzie leżą litchi. Tutaj jest ostatni, 6, najchłodniejszy basen termalny. Troszkę brudno, ale nie patrzcie na to, dlatego że oni to naprawdę regularnie czyszczą, więc na godzinę 16 ta woda będzie czyściutka i nie będzie już w ogóle widać, że jest jakoś tak nie za fajnie. W nocy jak tutaj pada, no to po prostu te wszystkie śmieci z drzew spadają do tych baseników, ale oni to regularnie czyszczą. W tych termach oczywiście jest woda wulkaniczna, więc ona jest taka troszeczkę taka oleista, bym powiedziała, taka przyjemna. Ja lubię taką wodę. A tutaj normalnie jest bar, w którym właśnie można sobie zamówić drinki, oczywiście one są płatne. Bo to nie jest jakiś hotel all inclusive czy coś, tylko to jest po prostu taka farma, która została tak zagospodarowana. No i wykorzystują właśnie te złoża termalnej wody. My już powolutku opuszczamy okolice Arenal. I pewnie ci z was, którzy gdzieś tam kojarzą okolice, zastanawiają się, dlaczego nie wybraliśmy się na wodospad do La Fortuny. Otóż po pierwsze nie do końca było to coś, co nas jakoś bardzo interesowało. Pogoda mieliśmy wczoraj dosyć kiepską i szczerze mówiąc trochę bałam się schodzić 600 schodów w dół, kiedy jest tak ślisko, tym bardziej, że moje kolano jeszcze nie jest w najlepszej formie. I od razu uprzedzając pytanie, ja mam problemy z kolanem od lat, to pewnie wiecie już. To nie jest żadna nowość, ostatnio było troszkę gorzej, tuż przed wyjazdem tak naprawdę do Stanów jeszcze, czyli już półtora miesiąca temu, zrobiłam serię zastrzyków z osacza bogatopłytkowego, które miało wpłynąć dobrze na moje kolano i je trochę wzmocnić. Zaraz po powrocie z Kostaryki będę kilka dni w Szwajcarii i mam wtedy wizytę u mojego ortopedy, także zobaczymy, co on mi na ten temat powie.
Tak czy owak, no nie wybraliśmy się na ten wodospad między innymi z tego powodu, bo po prostu ja nie chcę sobie zajechać tego kolana do końca, bo czeka nas jeszcze sporo podróży, bo tak naprawdę do marca będziemy jeszcze podróżować. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście w tym vlogu z nami. Kolejne miejsce, które będziecie mogli oglądać w Kostaryce, to będzie Las Mglisty. Także zapraszam już Wam na nowy odcinek. Tymczasem dajcie znać, jak Wam się tutaj podobało, czy wybralibyście się do La Fortuny, czy wybralibyście się w ogóle pod wulkan Arenal, a może byście chcieli wejść na wulkan, bo i takie szlaki można zrobić, ale to już trzeba zrobić raczej z przewodnikiem. Dzięki Wam bardzo za oglądanie, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i do zobaczenia już niebawem. Cześć!